18.30, Piotr Kieraga, witam i zapraszam na główne informacje Telewizji Republika. Twierdzi, że jest niewinny, ale od ponad 400 dni chowa się za immunitetem. Jeszcze dziś Senat zdecyduje, czy odda swojego marszałka w ręce prokuratora. Przyszłość koalicji oraz plany legislacyjne na nadzwyczajnej naradzie liderów Zjednoczonej Prawicy. Wśród tematów była także kwestia ustawy w sprawie Sądu Najwyższego. Sztab Generalny Armii Ukrainy poinformował, że garnizon w Mariupolu wypełnił swoją misję bojową, ale po 3 miesiącach bohaterskiej obrony był zmuszony się poddać. Jeszcze dziś Senat ma zająć się wnioskiem o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Domaga się tego prokuratura, która chce postawić mu zarzuty przyjmowania korzyści majątkowych. Wczoraj senacka komisja zarekomendowała odrzucenie wniosku. Łukasz Żmuda. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki twierdzi, że prokuratura działa na zlecenie polityczne. Immunitet został wymyślony po to, aby bronić przed zakusami tej czy innej partii rządzącej przede wszystkim ludzi, którzy są atakowani z przyczyn politycznych. Wczoraj wieczorem Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senackich negatywnie zaopiniowała wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu marszałkowi. Za odrzuceniem wniosku głosowało 7 senatorów, 5 poparło dokument, nikt nie wstrzymał się od głosu. Komisja stosunkiem głosów 7-5 przyjęła uchwałę, w której będzie rekomendować Senatowi odrzucenie wniosku prokuratora generalnego. Senator Stanisław Karczewski po posiedzeniu komisji mówił o cenzurowaniu wypowiedzi prokuratury i wicemarszałka Senatu Marka Pęka. Nie podzielamy opinii większości komisji, mówię tutaj o senatorach Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że pełne oczyszczenie pana marszałka może nastąpić tylko i wyłącznie w sądzie. Opozycja, która w Senacie ma większość, prawdopodobnie nie wyrazi zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Tomasza Grodzkiego. Jeśli Unia Europejska nie chce dać Polakom tak ogromnych pieniędzy, dlatego że nie ma zaufania do polskiego wymiaru sprawiedliwości, ja nie mogę mieć do tego wymiaru zaufania również i dlatego nie będę głosował za tym, by oddać Tomasza Grodzkiego w ręce wymiaru sprawiedliwości, do którego Europa nie ma zaufania. Głosowanie nad immunitetem poprzedzi dyskusja. Senatorowie PiS skarżą się na brak możliwości zapoznania się z wnioskiem, który bardzo szybko został wprowadzony pod obrady komisji i posiedzenie, a zarzuty są poważne, przypomina senator Maria Koc. Materiały powinny być senatorom dostępne przed dyskusją, no bo jak można rozmawiać o immunitecie marszałka, jeżeli nie ma się wglądu w wniosek prokuratury. Przez ponad rok sprawa stała w miejscu i dopiero trzeci wniosek szczecińskiej prokuratury został zaakceptowany przez biuro wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Za tak nagłym procedowaniem tej sprawy może stać decyzja kierownictwa Platformy Obywatelskiej. Wiele miesięcy mówiło się o tym, że Donald Tusk planował nawet zmianę na stanowisku marszałka Senatu. No nie tylko z tego powodu miał zastrzeżenia do Tomasza Grodzkiego, który bardzo wysoko się pozycjonował w Platformie Obywatelskiej. Argumenty o stronniczości prokuratury nie mają uzasadnienia, bo sprawę rozstrzyga sąd, mówi profesor Mieczysław Ryba. Jeśli ktoś chce się z tych zarzutów, że tak powiem, oczyścić, to powinien przyspieszać procedurę sądową, a nie blokować to na poziomie postępowania prokuratorskiego. To jest rzecz najbardziej w takiej sytuacji oczywista i wtedy, kiedy by się to rozstrzygnęło na gruncie sądowym, można by było powiedzieć i tego typu oskarżenia snuć. Prokuratura zamierza postawić Tomaszowi Grodzkiemu 4 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w latach 2006, 2009 i w 2012 roku. Łukasz Żmuda, Telewizja Republika. Wczoraj po południu doszło do ważnego spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy, a także lidera Kukiz15 Pawła Kukiza. Omówiono przyszłość współpracy, dalsze plany legislacyjne. Wśród najważniejszych tematów kwestia ustawy w sprawie Sądu Najwyższego. O szczegółach Daria Sieńkowska. Podczas spotkania liderów Zjednoczonej Prawicy dyskutowano na temat przyszłości oraz omówiono plany legislacyjne. W spotkaniu wzięli udział m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński, lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, a także szefowie Partii Republikańskiej i Stowarzyszenia Odnowa Adam Bielan i Marcin Ociepa. Rozmowy były o różnych sprawach, no głównie dotyczących przyszłości, planów legislacyjnych. Rzeczywiście pojawiał się tam temat reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym jej wymiarze sądownictwa dyscyplinarnego.
blisko? W tym, że jest to spotkanie w samym tym, nie upatrywałbym sensacji. Natomiast no, nie jest tajemnicą, że obecnie jest na procedowana ustawa o Sądzie Najwyższym. Coraz bliższy wydaje się kompromis w sprawie reformy Sądu Najwyższego. My spokojnie realizowaliśmy nasze plany. Oczywiście w ramach koalicji trzeba było się dogadywać, poszukiwać konsensusu. To się udało moim zdaniem osiągnąć i dzisiaj już Komisja Europejska nie powinna mnożyć nam jakichkolwiek innych jeszcze kamieni milowych. Myślę, że możemy mówić o porozumieniu w sprawie ostatecznego kształtu ustawy o nowelizującej ustawę o Sądzie Najwyższym i mam nadzieję, że ta ustawa zostanie przegłosowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Zdaniem politologa profesora Arkadiusza Jabłońskiego dotychczasowa postawa Solidarnej Polski była motywowana chęcią dokonania realnej reformy, która doprowadziłaby do usprawnienia działania wymiaru sprawiedliwości. Mam takie wrażenie, że dlatego zachowuje jedność w swojej Solidarnej Polsce, że ci wszyscy posłowie w odróżnieniu na przykład od ruchu pana Gowina są przekonani, że to nie jest jakieś rozrabiactwo polityczne, że to nie jest tylko i wyłącznie jakieś ugranie jakiegoś celu politycznego, ale że jest w tym rodzaj walki o pryncypia. W reakcji na konsolidację w obozie władzy lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk ponowił apel do szefów pozostałych partii opozycyjnych o utworzenie wspólnej listy w następnych wyborach parlamentarnych. Ten apel to jest chyba taki apel do wewnątrz, żeby mobilizować partię Tuska, natomiast nikt rozsądny dzisiaj o jednej liście nie mówi. Tymczasem Jarosław Kaczyński zwołał na piątek Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości w celu zatwierdzenia strukturalnych zmian dotyczących m.in. okręgów partyjnych. Jarosław Kaczyński no, szuka pewnych pomysłów na to, aby ponownie jakby zmusić, czy też poprzez takie instytucjonalne rozwiązania sprzyjać temu, aby politycy byli zainteresowani no, kontaktem z ludźmi. To było źródło sukcesu PiS-u. No i pan Jarosław Kaczyński jest tego świadomy. Głównym tematem posiedzenia będzie rozszerzenie liczby okręgów partyjnych z 41 do 100. Szefami okręgów nie powinny być osoby, które piastują funkcje w rządzie. Bo po pierwsze powinni skupić się na pracy, dynamizacji pracy rządu pana premiera Morawieckiego, a w okręgach pracę powinni prowadzić ci, którzy mają, że tak powiem, więcej czasu. Jutro Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzy prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, który zakłada likwidację Izby Dyscyplinarnej. Projekt będzie procedowany na najbliższym posiedzeniu Sejmu, które odbędzie się 25 maja. Daria Sieńkowska, Telewizja Republika. Ukraina i Rosja zawarły porozumienie w ramach kapitulacji zakładów Azowstal. Blisko 1000 obrońców kombinatu oddało się w ręce Rosjan, ale ich los jest teraz niepewny. Siły ukraińskie chciały w ten sposób ocalić bohaterów Mariupola, a Rosji zależało na szybkim ogłoszeniu zwycięstwa w tym mieście. Alina Wozjan. Według rosyjskiego Ministerstwa Obrony 959 ukraińskich żołnierzy, którzy przebywali na terenie kombinatu Azowstal w Mariupolu, poddało się. Jednak na razie nie ma możliwości zweryfikowania tej informacji. Wiadomo, że jeńcy zostali przewiezieni do byłej kolonii karnej w Oleniwce, która znajduje się pod rosyjską okupacją. Jeśli chodzi o operację ewakuacji naszych bohaterów z Azowstalu, jest ona kontynuowana. Nadzoruje ją nasze wojsko i wywiad. Zaangażowani są także międzynarodowi mediatorzy. Ukraina próbuje wyzwolić swoich ludzi i swoje terytoria, dlatego operacja ewakuacji będzie nadal prowadzona. Jeśli chodzi o wymianę jeńców wojennych z uwzględnieniem naszych chłopaków, rozmawiamy o tym z pewną ostrożnością, aby nie zrujnować kruchego procesu negocjacyjnego. Rosjanie kontynuują ataki rakietowe w nocy i nad ranem. Wszyscy się boją, ale żyć trzeba. W tym bloku pozostało 8 osób, jeszcze kilkanaście w sąsiednich, w sumie około 30. Wszyscy przychodzą tu, gotują, otrzymują pomoc humanitarną. Gdy zaczynały się potężniejsze ostrzały, chroniliśmy się w schronie. Bardzo prosimy dziennikarzy, aby nie podawać dokładnej lokalizacji, dlatego że zwykle kończy się to źle. Już tak było, że kilka godzin po udzielonym wywiadzie Rosjanie zaczęli ostrzał.
Trafili w szkołę, dwukrotnie w nasz blok i garaże zaczęły płonąć. Saperzy oczyszczają z materiałów wybuchowych tereny, które udało się z powrotem przejąć ukraińskim żołnierzom. Detonowanie metodą kontrolowanych wybuchów wykonujemy 2-3 razy w tygodniu. Dzisiaj zniszczyliśmy około tonę materiałów wybuchowych. Od początku inwazji na Ukrainę Rosja straciła już ponad 28 tysięcy żołnierzy, ponad 3 tysiące bojowych wozów opancerzonych, 202 samoloty i 102 pociski manewrujące. Z kolei 78 lat temu Józef Stalin wydał rozkaz deportowania krymskich Tatarów. 18 maja 1944 roku władze sowieckie rozpoczęły przymusową deportację rdzennej ludności Krymu, Tatarów krymskich, z ich jedynej ojczyzny. Po straszliwej wojnie cały naród znalazł się na krawędzi przetrwania. Dziś znów wracamy do tamtych przeżyć w warunkach, gdy potomkowie tej tyranii nie tylko próbują pozbawić Tatarów krymskich domu po raz drugi od 2014 roku, ale chcą zabrać dom Ukraińcom, wszystkim, którzy mieszkają na naszej ziemi. W ramach deportacji w ciągu kilku dni wywieziono do Azji Środkowej prawie 200 tysięcy osób. Szwecja i Finlandia oficjalnie złożyły wnioski o wstąpienie do NATO. Ankara zapowiedziała, że Turcja będzie blokować te kandydatury. Tymczasem Komisja Europejska ogłosiła, że chce przeznaczyć około 300 miliardów euro na rozbudowanie infrastruktury umożliwiającej ograniczenie zależności energetycznej od Rosji. Paulina Bilińska. Finlandia i Szwecja złożyły oficjalne wnioski o dołączenie do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ambasadorzy obu krajów przekazali dokumenty sekretarzowi generalnemu Jensowi Stoltenbergowi w głównej siedzibie NATO w Brukseli. Z zadowoleniem przyjmuję prośby Finlandii i Szwecji o przystąpienie do NATO. Jesteście naszymi najbliższymi partnerami, a wasze członkostwo zwiększyłoby nasze wspólne bezpieczeństwo. Złożenie tych wniosków to historyczny moment. Szwecja razem z Finlandią zgodziły się przejść ramię w ramię przez cały ten proces. To jasny sygnał, że jesteśmy zjednoczeni w drodze do przyszłości. Szwecja liczy również na współpracę z Turcją w ramach NATO. Oczekujemy, że będzie to nowy, ważny etap w naszych stosunkach dwustronnych. Szwecja wspiera walkę z wszelkiego rodzaju terroryzmem i uznaje listę organizacji terrorystycznych sporządzoną przez Unię Europejską oraz NATO. Turcja ma domagać się od Finlandii i Szwecji, aby uznały kurdyjską organizację separatystyczną Partię Pracujących Kurdystanu za organizację terrorystyczną. Chce również, aby oba te kraje zniosły ograniczenia w eksporcie broni, które nałożyły na Ankarę. Według tureckiego rządu ograniczenia dotyczące broni są sprzeczne z duchem sojuszu. Oni chcą przyjechać w poniedziałek, powiedziałem im, żeby się nie fatygowali, nie ma takiej potrzeby. Ich postawa jest jasna. Organizacje terrorystyczne wciąż działają w Szwecji, ich marsze trwają. Dlatego wzywam zarówno podmioty decyzyjne, które mają wpływ na politykę w regionie, jak i naszych sojuszników w NATO. Wspierajcie uzasadnione, sprawiedliwe i humanitarne działania Turcji, a przynajmniej nie próbujcie im zapobiegać. Ale nie tylko Turcja sprzeciwia się rozszerzeniu NATO. Wetem grozi także prezydent Chorwacji Zoran Milanović, powołując się na dbanie o interesy chorwackiej mniejszości w Bośni i Hercegowinie. Mimo to administracja Joe Bidena jest przekonana, że uda się osiągnąć porozumienie. Istnieje silny konsensus w sprawie włączenia Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Sekretarz stanu USA zaznaczył, że jesteśmy przekonani, iż uda się go utrzymać. Wołodymyr Zełenski był gościem honorowym festiwalu filmowego w Cannes, który rozpoczął się wczoraj na Lazurowym Wybrzeżu. Prezydent Ukrainy zainaugurował jedno z najważniejszych wydarzeń w świecie filmu, nawiązując w swoim przemówieniu do odważnej roli legendy kina Charliego Chaplina, który w trakcie II wojny światowej zrealizował film pod tytułem Dyktator, satyrę o Adolfie Hitlerze. Potrzebujemy nowego Chaplina, aby udowodnić, że dzisiejsze kino nie jest ciche. Nienawiść zniknie, a dyktatorzy zginą. W końcu musimy wygrać. Potrzebujemy kina, które zagwarantuje nam zakończenie tego, co się dzieje, które zawsze będzie stało po stronie wolności. I tak, jak to było zawsze do tej pory, kino wzniesie się ponad zło. Tymczasem Bruksela prowadzi intensywne negocjacje w sprawie 6. pakietu sankcji na Rosję. Jak przekazała dziś szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wspólnota chce przeznaczyć środki na rozwój infrastruktury energetycznej, aby zmniejszyć zależność od rosyjskich surowców. Wojna Putina pokazała, jak zależni jesteśmy od paliw kopalnych, ale także jak bardzo uzależnieni jesteśmy od Rosji. Musimy to zmienić. Na szczęście mamy już opracowane fundamenty takich działań.
działań. Rozpoczęliśmy już transformację energetyczną w kierunku neutralności klimatycznej, czyli słynny już Europejski Zielony Ład. Ten plan już był ambitny, ale dziś podnosimy go na kolejny poziom, aby być pewnym, że będziemy niezależni od rosyjskich paliw kopalnych tak szybko, jak to możliwe. Unia zadeklarowała również przeznaczenie kolejnych środków na wsparcie ukraińskiej armii. Jak powiedział szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, Ukraina znajduje się w przełomowym momencie wojny i dlatego właśnie teraz musimy zmobilizować wysiłki i wesprzeć zaatakowany kraj w walce z rosyjskim agresorem. Paulina Bilińska, Telewizja Republika. Komisja Europejska przekaże 248 milionów euro 5 państwom członkowskim – Polsce, Rumunii, Węgrom, Słowacji i Czechom. Krajom, które poniosły największe koszty od początku wojny w związku z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy. Decyzja jest następstwem globalnego wydarzenia z 9 kwietnia Stand Up for Ukraine, podczas którego komisja zobowiązała się do przeznaczenia do 400 milionów euro wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w najbardziej dotkniętych państwach członkowskich. Państwa członkowskie mogą wykorzystać te fundusze, aby zapewnić natychmiastową pomoc, taką jak żywność, transport i tymczasowe zakwaterowanie dla osób uciekających przed niesprowokowaną inwazją Rosji na Ukrainę, jednocześnie zwiększając swoją zdolność do zarządzania zewnętrznymi granicami Unii Europejskiej. Aby zapewnić szybkie wydatkowanie środków bez dużego obciążenia administracyjnego, komisja będzie uwalniać te środki na podstawie osiągniętych wyników, a nie rzeczywistych kosztów. Komisja udostępni pozostałe 152 miliony euro po uzyskaniu zgody służb odpowiedzialnych za budżet. Dziś przed kancelarią premiera mieszkańcy kilku sołectw z gminy Słupsk protestowali przeciwko przyłączeniu ich miejscowości do tego miasta. Jak twierdzą, zmiany oznaczają realne straty w budżecie, co przełoży się na zmniejszenie inwestycji. Ja ponad 45 lat byłam mieszkanką miasta Słupsk. Świadomie zmieniłam miejsce zamieszkania i to nie był to wybór od tak. Ja przeanalizowałam wszystkie okoliczne gminy, wybrałam gminę Słupsk na miejsce swojego docelowego już zamieszkania, ponieważ ta gmina jest fantastycznie zarządzana. Moja miejscowość, w której mieszkam, miejscowość Siemianice, jest zadbana i na dobrą sprawę uważam, że podzieli losy miejscowości Ryczewo, które jakiś czas temu, około 60 lat temu, była przyłączone do miejscowości Słupsk. Od tamtej pory w Ryczewie, na Ryczewie, nic tak naprawdę się nie wydarzyło. Ulice podziurawione, nie ma żadnych inwestycji. Tu mamy przedstawicieli wszystkich sołectw, które miasto planuje wciągnąć do swoich granic i jesteśmy po to właśnie, żeby pokazać panu ministrowi infrastruktury, panu posłowi naszej ziemi słupskiej oraz wszystkim ministrom obecnego rządu, panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że my jesteśmy i jesteśmy wszyscy, jak jeden mąż, przeciwni. Referendum, które zostało przeprowadzone na terenie gminy Słupsk, wzięło udział 80%, ponad 80% mieszkańców. 90% było przeciwnych. To naprawdę takich rzeczy nie można lekceważyć. To jest demokracja. Mam nadzieję, że to wszystko pomoże, ten przyjazd do Warszawy i że nam gminy Słupsk nie zabiorą. 18 maja 1920 roku w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, arcybiskup metropolita krakowski, kardynał, który do historii przeszedł jako papież Jan Paweł II, ogłoszony świętym przez swojego następcę. To jest kwestia pewnych niezmienialnych fundamentów w nauczaniu i w pontyfikacie Jana Pawła II i one się nie zmieniły. To jest godność człowieka, to są prawa człowieka, to jest to, co mówił na inaugurację pontyfikatu 22 października. Nie lękajcie się, otwórzcie bramy dla Chrystusa. A z drugiej strony pamiętajmy, że to właśnie Jan Paweł II był tym pierwszym papieżem, który otworzył szerzej drzwi Stolicy Apostolskiej dla dziennikarzy, który potrafił nawiązać ten absolutnie bezpośredni kontakt z pielgrzymami. To jest to, co podkreślają jego biografowie, że on nigdy nie mówił do tych tysięcy czy milionów ludzi, z którymi się spotykał, ale zawsze mówił do pojedynczego człowieka i to powodowało, że dla milionów ludzi, którzy się z nim spotykali, on był naprawdę taką bliską osobą, więc myślę, że paradoksalnie na pewno świat się zmienia, ale ta nauka, te słowa Jana Pawła II, one są na tyle uniwersalne, że dzisiaj być może nawet mocniej by
wybrzmiewały w niektórych momentach, tak jak właśnie wspomniana przez pana redaktora wcześniej, agresja rosyjska na Ukrainę i ten dramat, który tam się dzieje. Więcej informacji w naszym portalu tvrepublika.pl, a ja dziękuję państwu za uwagę. Do zobaczenia.